W tym filmie chciałbym Ci powiedzieć, jaka jest różnica między ciągiem a szeregiem i zrobimy to na przykładzie ciągu geometrycznego. Czyli powiedzmy, że mam ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny. Czyli ciąg geometryczny, no, dany jest przez pierwszy wyraz. Powiedzmy, że tym pierwszym wyrazem jest 1. No i każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie przez stały niezerowy czynnik zwany ilorazem, czyli powiedzmy, że tym ilorazem naszym będzie 1 druga, czyli drugi wyraz to jest 1 razy 1 druga, trzeci wyraz to jest 1 druga razy 1 druga, czyli 1 czwarta, 1 ósma, 1 szesnasta i tak dalej. Mamy do czynienia z nieskończonym ciągiem geometrycznym. No i przypomnę notację. Czyli mamy, to jest ciąg AN, nazwijmy go, od N równego 1 do nieskończoności, gdzie, i teraz wyraz ogólny tego ciągu AN jest, no, pierwszy wyraz, czyli 1 razy właśnie iloraz, czyli 1 druga do potęgi N minus pierwszej, czyli to jest po prostu 1 druga do potęgi N minus pierwszej. No i widzimy, że także A1 to jest 1 druga, prawda? To jest 1 druga do potęgi zerowej, to jest, czyli wyraz drugi to jest 1 druga do potęgi pierwszej, no i tak dalej, prawda? Tu mamy 1 druga do potęgi drugiej i tak dalej możemy wypisywać. To jest wzór ogólny tego ciągu. Teraz powiedzmy, że zamiast tego ciągu interesuje nas suma tych wszystkich wyrazów. Czyli próbujemy dodać do siebie tę nieskończoną ilość wyrazów. No, czy to jest możliwe, czy to ma jakiś sens, czy nie, to się okaże w następnych filmach. No ale powiedzmy, że próbujemy rozważać taką sumę. 1 plus 1 druga plus 1 czwarta plus 1 ósma plus 1 szesnasta. No i próbujemy dodać do siebie tę nieskończoną ilość wyrazów. I coś takiego nazywa się szeregiem geometrycznym. Czyli to jest szereg geometryczny. To jest szereg geometryczny. No i notacja bardziej zwarta na tego typu obiekty, no to właśnie używamy znaku sumy. To jest odsunąć. Suma i tu mamy wskaźnik, powiedzmy niech wskaźnik nazywa się n, od n równego 1, da, mamy na myśli nieskończony szereg. No i tu jest 1 druga do potęgi n minus 1, prawda? Czyli właśnie dodajemy do siebie, próbujemy dodać do siebie tę nieskończoną ilość wyrazów. I taka jest różnica między ciągiem a szeregiem. Czyli szereg to jest właściwie suma, no, w pewnym sensie suma wszystkich wyrazów ciągu. No i teraz dla pewnych ciągów taka suma ma pewien sens, dla innych nie ma sensu. No ale o tym będzie w następnych filmach i pokażemy, że w szczególności dla szeregu geometrycznego można powiedzieć, ile wynosi taka nieskończona suma wyrazów tego ciągu, czyli ile wynosi suma tego szeregu geometrycznego.